Halo, halo, się mam wszystkim ludzi z kasy, z strony Hades, a wraz ze mną jest mój serdeczny przyjaciel Gilatis. Hej, cześć, witajcie z tej strony Gilatis. I witam was w Bloxburgu, w trybie, w którym nie ma cheaterów i możemy się świetnie bawić. Właśnie oglądamy znów sobie nasz ulubiony kanał, czyli Jednorożce TV. Krainie chmur. I ten czas tego, z pupy fire ten. Ej, boż, mogę sobie kawę zrobić? Możesz. Mogę sobie kawę kupić. O! Nie no, to jest zrobić. Mogę sobie usiąść, tak... Jak kulturalnie wolałbym zrobić sobie, o. jakbyś nie skakał po tym, po półkach byłoby dobrze. O. O, mniom. Coś mi to dało? Nic. A, okej, okay, dobra. Wychodzimy. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku budowaliśmy sobie tutaj właśnie ten domek. Ten domek ładny. Który wyszedł naprawdę zacnie. Wyszedł naprawdę zacnie. A w ogóle nie wiem, czy widziałeś w końcu to, że po jednej i drugiej stronie drzwi zrobiłem te okna? A ja widziałem. A widziałeś, fajne? Że w naszym pokoju są dwa też takie same okna? Widziałem, na wprost je wstawiłeś. Tak, pa, a może my wchowane... Ej, czemu to jest po tej stronie? To jest po tej stronie? No bo tu jest maska, nie? Którą postawiłem, ale ta maska była po drugiej stronie. A, może coś się zbagowało i tyle. O nie, dobra, jest. Ej, można byłoby wchowanego dać się pobawić na upartego, nie? Chcielibyśmy mieć większy dom, nie? Spokojnie, to w przyszłości. Ewentualnie po drugiej stronie możemy postawić drugi, nie? Ale tak, taką rezydencję już, albo co? Zrobić taki ultra garaż. Na czołg. Słuchajcie, mamy już prawie wszystkie prace przetestowane na obydwu kanałach, ale mamy jeszcze tutaj w sumie takie dwie prace, których nie robiliśmy. No i przyjacielu mój serdeczny, tak się zastanawiam. Masz wybór, albo sprzątamy. Nie. Albo zostajemy kasjerami ewentualnie. Nie, kasjerem już byłem. Dobra, idziemy do stokera, będziemy stokerami. Będziemy układali skrzynki. Nie wiesz tego. No może nie będziesz wiem. Je rozpakowywał. A może. Może. Także fajnie byłoby też, jakbyście dali znać, bo pewnie podobał wam się projekt domu. Wnioskujemy to, bo oczywiście jeszcze nie został opublikowany. Dokładnie. Ale pomijając, jeśli wam się podobał, to dajcie znać oczywiście pod tym filmem, czy byście chcieli na przykład, żebyśmy zbudowali coś większego na przykład na mojej działce, bo myślę, że nie ma co psuć działki Damiana. O co chodzi? I co, mam po prostu zanosić te skrzynki gdzieś? Nie wiem. O co chodzi ze skrzynką? Gdzie mam je zanosić? O dobra, czekaj, już wiem, już czaję, patrz. Podnosisz, no nie? I na przykład tu pod... Przy bananach to działało. Czy tam przy chipsach. A to cokolwiek daje? I chipsach tylko? Na przykład, i 18 dolków dostałem. A, bo E musisz kliknąć. Tak, i tam, gdzie jest pusto, to tam musisz zanieść i... I uzupełnić. A bo się E klika, dobra, rozumiem. No. A ja myślałem, że to po prostu klikasz na skrzynkę. Znaczy, nie powiem, żeby ta praca była jakoś mega dochodowa, nie? Oczywiście. Wiesz co, ale... to po pierwsze jest mało dochodowa, po drugie ktoś by musiał coś kupować w tym sklepie, żebyś miał co uzupełniać. A. Bo mam wrażenie, że uzupełnimy zaraz wszystkie skrzynki, już nie będzie na czym zarobić. Nie, tam na pewno tak nie będzie. Może. No, takie mam wrażenie właśnie, bo... Nie, zobacz, patrz, to co uzupełniliśmy... zniknęły same. A, okej, okay, dobra, coś tam znika. Daje radę. A czekaj, bo my mamy pieniądze razy dwa, to też trzeba sobie przypomnieć. Tak, ale dostajesz nie razy dwa, razy półtora mniej więcej, przyjacielu. Półtora. Plus masz pierwszy poziom, tak jakby dopiero na razie stokera, no tak, nie? To w sumie. No ale i tak marnie, no bo ile dostałem teraz? Teraz dostałem 18, czyli... Dostajesz średnio po 20 jakoś, z tego co zauważyłem. No tak, mniej więcej tak 20. Marnie, bardzo marna praca, ale oczywiście pokazujemy, sprawdzamy też sami, oczywiście. W ogóle ten, może i też kasjerami dzisiaj będziemy tak od razu, hehe, żeby popracować. No, więc tak jeszcze chwilkę tu sobie popracujemy, ponosimy. Wiesz co, mam wrażenie, że to jest bardziej praca dla jednej osoby, bo kiedy dwie osoby biegają, to nie ma tu zbytnio co robić. Nie, mi się wydaje, że na dwie jeszcze jest okej, wiesz? No zobacz, ja już na przykład nie wiem, gdzie mam coś co położyć, bo... musisz szukać. No, ale to właśnie trzeba szukać, no. A, no patrz, ja na przykład odkładam... Chipsy, przyjaciel, chipsy. Chipsy dostałem promocję. Kurde. Dostałeś promocję, nice. No ja to jest. Które masz, trzeci poziomiks już? No, już trzeci poziomiks tu jest. Kurde, no dobra, masz na rację. Dobra, jest kole, mogę kole sobie tutaj dowartościować troszeczkę. To, co najwyżej. Co nie? Najwyżej, nie. O, też mam właśnie poziom X. O, i no z każdym dobra. Powinniśmy dostawać więcej, nie? Przynajmniej minimalnie w teorii. Pewnie. Przynajmniej w teorii, nie? Znaczy,
inaczej, pomysł na pracę jak najbardziej ja szanuję, tak, bo... Spoko, jest fajnie, ładnie wygląda, możesz podnosić i tak dalej. Tak, jest całkiem nieźle, dobra, to zakończmy w takim razie to i pójdźmy na... Czekaj, sprawdzę tylko jeszcze jedną rzecz, skoro skończyliśmy tą pracę. Co możesz podnieść? Ja wezmę jedną skrzynkę i chcę zobaczyć, czy nam cokolwiek dobustowało, jeśli chodzi o poziomy. 26, czyli troszeczkę więcej troszeczkę. Się dostaje. To ja cię, przyjacielu, zapraszam na kasę obok. O, jak to się robi? Dan. Bierzesz na torbę papierową i pakujesz, nie? A jak torby ci się skoczą, to tam przy magazynie są dodatkowe torby, w sensie skrzynki z torbami i musisz właśnie tam stamtąd o ile brać. Po cztery rzeczy wchodzą jakoś? Po trzy chyba. Dan. Chyba po 24. Pyk, 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 pyk. Jestem głodny już w ogóle. Już jesteś głodny? Kurde, no. Ty nieźle jesteś głodny w takim razie. Nie, to tak. Wiesz co, średnio chyba jakoś 3 potrzebujesz torby mniej więcej, żeby to ogarnąć wszystko. No i te, no mówię, te torby co jakiś czas musisz uzupełniać, jak ci się skończą, nie? To chyba najbardziej upierdliwe w tej całej pracy. Tak, to jest upierdliwe. Powinien zrobić jak w Polsce, 35 groszy za reklamówkę, zdzierstwo. To nikt by nie kupował. I nikt by nie brał reklamówek, wszyscy by brali w ręce. Do kieszeni, w ręce, gdziekolwiek. W sensie praca jest o tyle przyjemna, że tak naprawdę robisz... Tylko stoisz w miejscu. Tak, i naciskasz E tylko, nie? No to jest jakby bardzo... Minutę tamte 100 dolków jakoś zarobisz, nie? No nawet może ja nawet mam więcej. 200, no. Prawie 200. 170 w minutkę właśnie. No, ty trochę już robiłeś, pamiętaj, ty masz wyższy poziom, mam nie? Mam drugi, prawie trzeci teraz. No ja dopiero teraz nabiłem drugi, nie? Więc jakby wiesz, to było tylko takie smyrnięcie, dosłownie takie smyrnięcie, co tutaj się robi. Nie no, wiesz, jakby tam. Oczywiście i tak najbardziej dochodową pracą jest wiadomo co, dostawca pizzy, więc to wiadomo, dostawca, nie? Pizzy w ogóle na propsie, tak, nie? Dostawca pizzy, no miażdży, bo w 5 minut da radę na... Inaczej, w 10 minut zarobicie na, oczywiście na tym buście, no nie? Zarobicie na spokojnie z 5 tysięcy? 5, no coś takiego. Coś takiego chyba było, nie? Nie, tak jak bierzesz torbę na same winogrona, nie? Albo na same jabłko. Albo na o przykład nie, coś takiego. O nie, torby mi się skończyły. W ogóle dobra, zobaczmy, winogrona, jabłko, co to jest za ty, mógłbyś, a próbowałeś na przykład wziąć iść tego, wyjść z pracy i włączyć jeszcze raz, żeby torby były? Wiesz co, to akurat tak nie działa, torby i tak musisz uzupełnić. A, no to idziesz na inne stanowisko. No, ale w końcu będziesz musiał uzupełnić inne stanowisko, nie? No, wiesz, nie, po prostu potem kończysz pracę. A, i liczysz na to, że ktoś inny uzupełni za ciebie, nie? Blok z kola, tutaj... Pisze mi, że jestem że nie mam toreb, mimo że spakowałem kolesia i mógłby już odejść, nie? Nie masz toreb, no. Witam pana Wawro. Gdzie ja miałem iść po te torby? No, to tu jesteś. A tu są torby, dobra, rozumiem. Ale ziomek ma koszulkę taką bombową, bym powiedział nawet, nie? Dan. Dałem mu pustą torebkę w sumie. No to nieźle. Bananek, tutaj jakaś fasoleczka. Żadna impreza. Chociaż w sumie moglibyśmy pójść na jakąś imprezkę. Rozerwać się troszeczkę, kurde. Nie, no co ty. My nie jesteśmy tutaj pracusiami takimi. A my to jesteśmy grzecznymi chłopcami. My nie robimy. My zarabiamy. My zarabiamy pieniądze. Ej, bo jestem głodny bardzo. No to na pizzę pierwszy raz chyba pójdziemy wspólnie. Wspólna pizza? Zarobiłeś na nią. No won z tymi imprezami. Ej, a może byłoby jedzenie za darmo? Raczej nie, raczej będzie lodówka i sobie kup. Nie, nie, no może by właśnie wystawili. No to jedzenie. Poczekajmy, zobaczmy. Dobra. Czy będzie jeszcze jedna oferta i ej, tyle. No patrz, darmowe jedzenie, no. Czy, no. Takie, idę na party tylko po to, żeby się najeść, umyć i tak dalej. Takie, bo na przykład automatycznie się wtedy gra przestawia, że jesteś w trybie gesta, w sensie, wiesz, gościa, nie, u kogoś. No tak, tak, tak. I właśnie wtedy możesz nawet zwiedzać możesz zwiedzać mieszkania innych, nie, i szukać właśnie jakichś takich fajnych pomysłów. Ej, już dokładnie. Mam 500 dolków w 3 minuty w sumie. O, to samo. To tak nie jest zły wynik nawet w sumie. Nie jest źle. Jakby nie jest najgorszy, ale mógłby być lepszy, no i mi się torby skończyły. No bo tu stoisz w miejscu, to jest ten plus cały, nie? Tak, no i tylko raz jakiś czas idziesz po torbę, nie? Po torbę, dokładnie. To jest takie najspoko. Torby mogłyby być bliżej, ale no, co zrobić? Mogłyby być, a wiesz, jakby się w ogóle nie uzupełniały i tylko mógłbyś naciskać E na zakupy i oni by automatycznie sami odchodzili. Tak, i nie musiałbyś klikać done. I nie musiałbyś klikać done i tyle. To byłoby perfekcyjnie w ogóle. Najlepiej na świecie. No dobra, chyba nikt nie zaprosi nas na party. A może da się wejść na jakieś party tak z buta?
Myślisz? Nie wiem. Nie no, mam wrażenie, że ona organizuje po prostu i to dlatego tak działa. No właśnie też tak ten, ile tu torb. Do widzenia, dziękuję za odwiedzenie. Nie wiem. Ty, a mogę tobie uzupełnić torby? Nie, możesz zobaczyć, możesz spróbować. Cześć. Czekaj. Mogę kliknąć take new bag u ciebie. Co? No patrz, czekaj, nie klikaj. A nie, nie mogę, jednak nie działa. Jednak nie działa, jednak nie można. Halo, zapraszam nowego klienta. Chyba, o nie, o, dobra, myślałem, że... Myślałem, że mi się zacięli trochę, nie? Halo, takie... przepraszam, kasa wolna numer 2, kasa numer 2 wolna, zapraszam. To jest takie najlepsze, ja sobie rozstawiam 4 torby i ładuję. Ej, dobra, chyba... Dobra, przyjaciel, kończymy pracę. Idziemy stąd. Dobra. Idziemy na pizzę. 700 dolków zarobione, a muszę opuścić swoje stanowisko pracy. No, dziękuję serdecznie. 777 zarobiłem. Chodź, przyjaciel, bo jestem bardzo głodny. Moja postać jest tak w połowie głodna, bym powiedział, to ale no mało okay. Fanu mam, no bo byliśmy w pracy, to wiadomo, to, ej, to chodź, chodź, pójdziemy, rozerwiemy się na imprezie trochę. Tutaj o, ten tak, trochę podensujemy trochę, przez co głód nam spadnie. Tak, dokładnie, imprezowe świry. Imprezowe świry, kurde, tutaj będą. Dobra, teraz jak to się tańczyło do tego? Dzień dobry, order drink. Przyjacielu, musimy... Musimy wnieść lampkę wina. Albo soku. To jest drink, przyjaciel. Takich się nie podaje wina. Dobra, cicho. No wiem, że się nie podaje. Jak znaczy? Ale to leci ci ten? Leci tak, leci ci... mi fan. Ale pod... Nie, to nie jest pod... Musisz kliknąć na siebie. A, emotes jest... i Becky Dance. Emotes i Becky Dance. A mogę coś albo innego? The Dreamer na przykład. O tak, kurde, jakie densy tutaj, no. Imprezowe chłopaki. Myślałem, że trochę dzięki temu zgłodniejesz, ale nie za bardzo. Szczerze. No, w ogóle najśmieszniejsze jest to, że ze wszystkich skillów na razie mam w gotowaniu kawałek i w atletce kawałek. Ja też tam o wiele lepiej nie mam, oczywiście, nie? Wow, halo, dzień dobry. A, dobra, to tańczymy. Tańczymy sobie, troszeczkę więcej fanu, energia nam, ej, energia jak spada w sumie tutaj, tak energia bardzo spada, wiesz, przyjaciel? No, całkiem. A można zmienić tutaj muzę, bo jest taka... Nie wiem. Zrób za DJ-a. O nie, muszę odblokować stereo, jeśli bym chciał, to nie. Ile, 200 robuxów? No nie wiem, pewnie dużo, ale nie widzę sensu po prostu, wiesz? No ja mam 100%. Aha, a ja mam 40. Dobra, idziemy jeść, przyjaciel, bo jestem bardzo idziemy głodny. Idziemy jeść, przyjaciel, dobra, ja jestem bardzo głodny, pobawili się... O, tu jest na górę takie... What? To nie, to... Z jednej strony jest tylko wyjście. Nie w tym kierunku, nie w tym myślałem, kierunku. Że z jednej i z drugiej jest wyjście, a też tu nie. Też myślałem i tak nie pykło. Troszeczkę się oszukałem. Dobra, tutaj są nie, tutaj to nie, idziemy na pizzę. W końcu możemy iść na szkoda, że nie ma właśnie sklepów, które możesz kupić rzeczy, których nie ma w normalnym. To byłoby fajne. Coś jak upgrade'ujesz, no. To byłoby na pewno fajne. Dzień dobry, ja poproszę pepperoni, pizza. To jest mega gulp. Dobra, daj spróbować. A, mega gulp to jest picie jakieś. Okay. 10% tylko za 3 dolary. Przyjaciel, prawie mnie okradliście. Ja się czuję oszukany kompletnie. Czy ty... Mogę tu usiąść? Tylko boty mogą siadać, dobra. Aha. Stanę tak na środku i zjem. Wow, ej, wow, ale 60% daje. Ej, i cały czas się sytuje tutaj, wiesz? O kurde, a mogę się u was załatwić na przykład na tym? Nie mogę pewnie. Nie. Dobra, przyjaciel, wracamy do domu. Tylko nie pamiętam, czy jest za rzeką, czy nie. Nie, tędy tutaj musimy iść. Tędy? Tędy musimy dobra, iść. Dobra, ale ja mam super pomysł. A, nie tak. Najpierw do pracy. Delivery. O, i... Brum, pum, 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 widzę, pum. Że mieliśmy ten sam pomysł. To jest idealny pomysł, najlepszy. To jest najlepszy. Idealny pomysł, znaczy dobra, jest teleport jeszcze oczywiście, ale... Ale to dłużej zajmuje. Ale to dłużej zajmuje. I już, co to za krowa? To jest ta krowa, co już widzieliśmy? Czy to jest chyba... krowa? No, to jest nowa krowa. Hej, ale ładnie wygląda. Ten jest ładnie zrobiony. Właśnie o nim mówię, nie? Brum, 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 brum. Tylko, że on chyba ma DLC dodane, wiesz, w sensie DLC, no, że, bo żeby budować piętrowe domy, musimy mieć oczywiście DLC, XD. Czuję się jak jakiś... Tu ten... jaki w ogóle, jaka szara chata, z ławką przed. Tutaj, powiem ci teraz tak,
Z tej perspektywy twój dom bardzo tu pasuje, bo jest na końcu ulicy i jak się jedzie, to z boku go widać właśnie tak ładnie. No, to chodziło właśnie. Dobra. Dobra. Moja praca, zakończ. Nie mam pracy, o nie, straszny. Dobra. O, watch. A ja nie potrzebuję. Ja idę myju i spaciu. Nie, tam nie jest myju. A tu jest spaciu. Spaciu. To ja też pójdę spaciu. A może ci opowiedzieć bajeczkę na dobranoc? A poproszę. To nie u mnie. Ja nie prowadzę takiego kanału. Jak to nie? No powiedz mi bajeczkę, no. Nie, nie opowiem ci bajeczki. No przyjaciel, opowiedz mi bajeczkę. Nie, ja się już wyspałem właśnie i nie muszę. Ale i musisz. Nie, idę kupę. Jak to kupę? Normalnie. Tak. Ta brudzę cały ten. To będziesz sprzątał. Ja też wiedziałem, że ty jednak włosy masz na żel cały czas. A to wiesz, jak to jest, no. Niby tam coś szorujesz, ale tak naprawdę to nie. One się tak, wiesz, odginają, nie? I no. Musimy coś zrobić z tą łazienką. To jest bardzo tak, łazienka jest jeszcze biedna bardzo. Musimy zarobić pieniądze. I tyle, to jest główna rzecz, na którą musimy zarobić. To jest główna rzecz, jaką trzeba zrobić. Na przykład musimy auto jeszcze dostać. Dobra, chwila, watch. Przydałoby się więcej rzeczy na fan niż tylko sam telewizor, powiem ci, wiesz? No. Ale to tam kiedyś jeszcze. Ja teraz się w Spidermana bawię. Przyjaciel, nie muszę się w Spidermana. Bawię, co mogę zrobić. Mogę turn on i turn off. Ciekawe, czy płacisz rachunki za ten kominek. Ej, rachunki ja chyba 200 tych płacę, dolków, wiesz? Ja też zapłaciłem 200. Zapłaciłem więcej hamburgerów. Raz. Ja umyję sobie rączki. Umyjesz sobie rączki w zlewie? Umyję sobie rączki. Kiedy będziesz mógł robić coś nowego, bo już mi się nudzi to. A już ci mówię, skillsy? No cooking mam, no jeszcze troszkę. Wiesz co będziesz musiał zrobić? Co? Będziesz musiał, patrz, tu wstawić jeszcze jedną szafkę. Tą lodówkę przestawić na tą ścianę, tu. No. I tu jeszcze dwie szafki zrobić i wtedy będziesz mógł gotować. Nie, a czekaj, ja ci zdejmę miejsce, o masz. O, dziękuję. O, jest, mam. Nie, to przyjaciel, ja mam ładnie. Lepszy pomysł, patrz, czekaj. Build mode? Tylko wejdę build mode. I wejdę tylko, ja mam lepszy pomysł, przyjaciel. To oczywiście to będzie takie tymczasowe rozwiązanie. Takie bardzo tymczasowe, czekaj. Dobra. Co to jest? To jest stół. Stół? Tak. Okej. Okay. Weź wyjdź z tego. Przyjaciel, wyjdź. Ty, to może skoro już masz jakieś pieniądze, to może zlew kupisz? Nie, to później, przyjaciel. Teraz skillujemy się w gotowaniu. Chcemy kolejny poziom. Ale to musisz kupić drugą kuchenkę, bo ja nie mogę wtedy. Nie, no to ty nie kup musisz. Kup mi kuchenkę, no. To ty musisz kupić. Kupiłem kawę zamiast tego, no ale to i tak cię wywali. Ja nie mogę tego włączać build mode'a bez ciebie. Nie możesz beze mnie? Nie mogę bez ciebie. Ale po co nam dwie kuchenki, przyjaciel? A no, bo ja też chcę ćwiczyć, ja tylko ty ćwiczysz, a ja nie wiem co robić. Idź poczytać sobie. Bez sensu, no, wychodzę poczytać, stąd. No. Nie chcesz czytać? Przyjaciel! Bo hamburgery zrobiłem dla ciebie. A, tamte twoje hamburgery. No dobra, to zrobimy ci taco tym razem. Tak o, albo tak nie. Tak o ci zrobimy. No mówię ci, musisz poczytać książki, żebyś był inteligentniejszy. Ale nie kupiłeś mi żadnego komputera, mogłem cokolwiek robić w tym czasie, ale nie mogę nic robić. No możesz czytać. No ale nie mogę czytać w tym pokoju, bo półka z książkami jest tam. No i co, nie możesz wynieść książki? Nie mogę wynieść książki, no i co, zobacz. Naprawdę nie można? No i co, zobacz, weź sobie książkę i wyjdź z pokoju. Mówiłem. Czy czujesz się oszukany? Ja chcę jakiegoś komputera. Gdzie ty chcesz komputera wstawić? Nie wiem, gdzieś się go wstawi. Elektronik, już ci komputera daje. Ale to musisz mi jakiś ładny stolik jeszcze kupić. A slim laptop, nie no, będziesz w kuchni ten. Nie, tu przy kominku mi postaw, w rogu, bo on jest taki niewykorzystywany. Nie no, na razie będziesz miał tutaj, proszę. Nie, no co, gdzie ty coś zrobisz? A, bo ty laptopo kupiłeś. Ja ci laptopo kupiłem, dobra. Dobra, poczekaj, bo ja chciałbym jeszcze tego. Ja chciałbym jeszcze... Gdzie to... jest ten taki, co znalazłeś do biegania? A nie, to jeszcze nie, przyjaciel, to nie dzisiaj. Tego dzisiaj nie stawiaj. Bo to jest... A może chociaż do muzyki, żebym mógł sobie muzykę ćwiczyć. Nie, przyjaciel, laptop to... Jakieś tylko... małe radio, jakieś nie, małe nie, radyjko masz tylko. Masz laptopa, masz telewizor, no, nie kombinuj, przyjaciel. No. Co kupiłeś?
No nie, no i nie posłuchał się mnie. A wiesz... O, o, Energy, Electro, Samba. O, i tutaj się da te. Samba! No i teraz ten. O, mogę dodawać piosenki. Serio? Takie własne? To zaraz chyba jakiś... Chyba tak, ale leci. Kosztuje 400. A, to nie. To nie. To mogę? To nie, słabo. Ale rośnie mi jakikolwiek skill, jest w ogóle skill od tego. Od muzyki jest skill. Serio? Tak. Ale to jako, że co? Bierzesz, że słuchasz, czy że co? Nie wiem. We wish you a Merry Christmas. Od muzyki? Nie, jest skill od muzyki, ale nie leci mi nic, jak stoję przy tym. A, bo wiesz co, może raczej tu musisz zrobić sobie, w sensie mieć jakiś instrument. O! Jakiś instrumencik musisz mieć, wiesz? Dobra, to ej, niech leci gaming, jakiś... Ej, jest pod gaming tutaj, co ci daje ten? Wiem, mogę właśnie... Watch you block! Co jest you block? Ej, leci to, leci to samo! Leci to samo, co... O Jezu! Wiesz, że ten film ma 9 miliardów wyświetleń? Ile? Latający unicorn, 9 miliardów. Ej, dobra, ej, mam kolejny poziom Cookmastera, nie? Dawaj coś innego. Czekaj, mogę na przykład... Bloxborn! Wow! Mój przyjaciel gra w grę sobie w tym. Halo. Gram w grę w grze. Co? A czekaj, mogę jeszcze zmienić grę, tylko muszę tylko twoją głowę tak lekko przeminąć. O dobra, jest play. Ping pong. Moja postać jest za bardzo zadowolona, dobra jest. Fandom Forces jest, o! Co? Patrz, gram w grę w Robloxie. Co? Ej, to jest... Ale moja postać jest upośledzona i celuje w niebo. Nie no, w ziemię celujesz. Bo tu mam jeszcze jedną opcję, mogę pisać książkę na przykład, jak prawdziwy youtuber. Tak? Tak. Lelum polelum, lelum polelum, lelum polelum, lelum polelum. Kurde. Przyjaciel w końcu nastał. O, albo ten mogę czas. Czytać wiadomości, patrz. Patrz, dynamit wyprowadza nuba. Co to jest? Czekaj, niech zgadnę, pokaż mi co tam masz. To jest jajko, pokaż mi to. Jajko. Nie, to nie jest chyba jajko. To jest to okrągłe takie. To nie jest jajko. To jest, a okej, okay, dobra, czekaj, to może być jako bułka. Nie. To nie będzie hamburger, bo hamburger nie, już robiłeś. Nie, patrz, jest ser, salami, ketchup. Tos, a to obo... To będzie pizza, nie, pizza? Tak, to będzie pizza. Ooooo! Pajak właśnie małkuje. Nie zastanawiałem, czy to bułka, czy co pajak to jest. Pajak małkuje pizzę w końcu. Ty, ale wywałkowałeś pizzę. Jak on to robi w ogóle? Ty zlagowany tak siedzisz tam. Ty, wstawiam to do piekarnika. No. Wow! To ja się nie spodziewałem tego. I teraz co, wyjmiesz to z piekarnika? A musisz, nie możesz nic robić? A to twoja postać dalej ma animację, tak? Tak, ma dalej animację. O, ale odwaliłeś pizzę, o Jezus. Ty... Dobra, aż musisz ją dać, musimy przetestować. O! Interact, take potion. O, to jest taka jak w tym, jak w pizzerii normalnie. No stary. Kurde, ty, no jestem dumny z ciebie. No, to pas, to stuknijmy się tym. Ping. Ping. Ale pizzę odwaliłeś ale teraz. Ale patrz, stąd nie znika kawałek. Nie wiem. Nie znikają stąd kawałki, trochę jest słabo pod tym względem, nie? Pod tym względem sobą. Ale moi kochani, to też będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mój przyjaciel będzie pisał książkę dalej. W kolejnych odcinkach... Jak zrobić dobrą pizzę? W kolejnych odcinkach na pewno rozbudujemy troszeczkę tutaj ten dom, umeblujemy go jeszcze bardziej, jak zarobimy więcej pieniędzy oczywiście. I zapraszam na odcinek u mojego serdecznego przyjaciela oczywiście. Trzymajcie się, do kolejnego, no i... Pa, pa! Cześć.